Jest jak jest. Jedni mi wierzą, inni nie. Nie mam nad tym kontroli. Cześć kochani, na wstępie chciałam podziękować wam za tak duże zaangażowanie w projekcie. Nie spodziewałam się, że aż tyle osób pojawi się na Instagramie, aby oddać swój głos. W komentarzach pod poprzednim filmem poprosiliście o zdradzenie tajemnicy na Facebooku. Um, Gdy już jak się okazało, nie każdy ma Instagrama. Ja to całkowicie rozumiem. Ale słuchajcie, ja żadnych fanpage y nie chcę zakładać, bo ogólnie Facebook wprowadza jakieś tam zmiany. Więc zdecydowałam się na grupę. Grupa miała być ogólnie później, ale ze względu na te kilka osób jest już teraz. Tam dodam post, w którym wytłumaczę, o co chodzi z projektem, a jakie dalej będą losy grupy, to zależy już właśnie od Was. Chciałam Wam też podziękować za pozytywne odebranie mojego Hot Sixteen Challenge, gdyż bałam się dodawać ten filmik, ale cel szczytny, poza tym nominowała mnie Beata, a ona wie, że ja jestem uparta i nawet broniąc się nogami, i rękami, to i tak to zrobię. I w sumie to tyle. Chyba wszystko już wiecie, a jak coś sobie przypomnę, to powiem o tym na końcu. Na końcu historii, o której chciałam opowiedzieć Wam od dłuższego czasu. Przygotowywałam się do niej, ale nie potrafiłam usiąść i jej nagrać. Odpuściłam na jakiś czas i stwierdziłam zwyczajnie, że w końcu przyjdzie pora i na nią. I to właśnie dziś. Myślałam o niej ostatnio intensywnie i okazało się, że. Gdy całkowicie zmieniłam koncept, cała opowieść zaczęła kleić się po mojemu. Przenosimy się do 1999 roku do Baltimore w stanie Maryland. 9 lutego Alonzo Sellers. Alonzo Sellers był w drodze z domu do pracy, albo z pracy do domu, to już nieważne. Jego trasa przebiegała przez Leaking Park i tu małe wyjaśnienie. Park oficjalnie nazywa się... To Queens Falls and Linkin Park. Jest to obszar leśny zajmujący blisko 500 hektarów, przez co jest największym parkiem w mieście, tak jakby stworzonym z dwóch oddzielnych parków: Lincoln i e, Gwyn Falls. I e, on też w ogóle wygląda jak taki jeden wielki las, rozumiecie? E, w tej historii wszędzie spotkamy się z, z samym nazewnictwem Linkin Park. Dlatego ja też będę używała tu tylko tej nazwy. Wracając. Przejeżdżając przez park, Alonso zatrzymał się na poboczu za tak zwaną potrzebą. Aby zapewnić sobie odrobinę prywatności, wszedł głębiej w zarośla i tam zauważył coś dziwnego. Mężczyzna miał wrażenie, że pod stertą liści i ziemi widzi włosy. Różne rzeczy można sobie pomyśleć, no bo w w tym parku, tak jak w wielu innych, ludzie nielegalnie wyrzucają śmieci. I tak też na początku sobie pomyślał. Mogła to być na przykład peruka, ale im bardziej przyglądał się temu miejscu, tym więcej zaczynał dostrzegać. No i w końcu dojrzał tam ludzką stopę. Zatrzymując się za potrzebą, raczej tego się nie spodziewał, ale podobno w Leaky Perk trzeba być na to przygotowanym, bo to popularne miejsce po porzucenia zwłok. W tej historii padły nawet słowa: Chcąc ukryć zwłoki w Linky Park, musisz być gotowy na to, że natrafisz na inne, ale nie uprzedzając zdarzeń. Wezwana na miejsce policja od razu zabrała się za zabezpieczanie terenu. Takie procedury. Szukanie jakichkolwiek poszlak było tam w sumie nie lada wyzwaniem, przede wszystkim przez ilość przypadkowych śmieci, o których Wam mówiłam, i nie było pewne na co zwrócić uwagę, co może łączyć te przedmioty z potencjalnym sprawcą, gdyż miejsce ukrycia zwłok nie wyglądało na miejsce zbrodni. Nim odkryto ciało, zrobiono zdjęcia czyli znowu standardowe procedury. Co przykuło uwagę śledczych, to fakt, iż trzeba było naprawdę dobrze się przyjrzeć, aby dostrzec jakikolwiek szczegół, czy chociażby właśnie te włosy, które jako pierwsze zauważył Alonso. I odnależone zwłoki okazały się należeć do 18-letniej wtedy Hei Lee. Zaginięcie dziewczyny zgłosiła jej rodzina w sumie miesiąc wcześniej. Hei pochodziła z Korei Południowej, a w Stanach Zjednoczonych mieszkała od 12 roku życia. Przyjechała wraz z matką i bratem do dziadków, aby po prostu zaznać lepszego życia. Dziewczyna szybko zaaklimatyzowała się wśród amerykańskich nastolatków, którzy przyjęli ją do swojego grona z otwartymi ramionami. W 1999 roku Hay uczęszczała do Woodlawn High School, do tak zwanego ogólniaka. Wbrew temu, jak często bywa w, w świecie. Nie zaznała nieprzyjemności na tle rasowym. Wręcz przeciwnie, koledzy ją uwielbiali, podrywali. W Wodon było ogólnie wiele dzieciaków z rodzin emigrantów i wszyscy tworzyli jedną społeczność. Dziewczyna była prymuską, lubiana wśród nauczycieli, ciężko, ciężką pracą zgarniała bardzo dobre oceny. Dodatkowo znana była ze szkolnej drużyny, hokeja i lacrosse. Uwielbiała udzielać się towarzysko, społecznie, no i miała ogromne serce, które bardzo chciała komuś oddać. Hej miała powodzenie u płci przeciwnej. Na początku spotykała się dłuższy czas z kolegą ze szkoły Adnanem Sayedem. Później jej chłopakiem został Don. I tu mam małą zagwozdkę co do wymowy jego nazwiska. Jego pełne imię to Don Kleindienst. I nie wiem, nie wiem czy to dobrze wymawiam. Wybaczcie. Kiedy poznaliście ogólny zarys tego, jaka była Hej, chciałabym opowiedzieć Wam więcej o dniu jej zaginięcia i teoriach śledczych odnośnie śmierci dziewczyny. Chciałabym, abyście skupili się tutaj na godzinach, gdyż są one bardzo ważne w całej tej historii. Hey Min Lee zaginęła 13 stycznia. Była to środa. Można by powiedzieć, że był to dzień jak co dzień. Nastolatka przyjechała do szkoły swoim samochodem. Lekcje przebiegały z większych problemów, zwyczajny, nudny dzień. Były chłopak Lee poprosił dziewczynę o podwózkę po szkole i w sumie mogłoby wydawać się to w tym momencie dziwne, ale para utrzymywała przyjacielskie stosunki mimo swojego zerwania i często sobie pomagali, chociażby w tak banalnych właśnie sprawach jak podwózka. Początkowo ta zgodziła się, jednak później coś jej wypadło, miała spotkać się ze swoim aktualnym chłopakiem i musiała odmówić. Ostatni raz widziana była po godzinie 14:15, gdyż wtedy większość klas kończyła lekcję, w sumie praktycznie cała szkoła o tej godzinie kończyła lekcję. Hej, podjechała pod automat z napojami, nieopodal boiska lub sali gimnastycznej. Yy, tutaj miałam rozbieżne informacje. Wiadomo jest natomiast, że to tam na pewno dziewczynę widziała koleżanka ze szkoły o imieniu czy też po polsku Ines, bo wiem, że niektórzy nie lubią, jak mówię po angielsku. Uh, ale okej. Okay. Natomiast jej przyjaciółka Debbie była jedną z ostatnich osób, które widziały tego dnia Hej. Ta spieszyła się, gdyż miała kilka rzeczy w planach. O godzinie 15.15 Hej powinna była odebrać swojego kuzyna z przedszkola. Robiła to bardzo często, bo był to jeden z jej obowiązków. Opiekunki szybko zaalarmowały rodzinę dziewczyny, gdyż taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Taka to znaczy, że się tam nie pojawiła. Jednak nikt nie mógł się z nią skontaktować, co jeszcze bardziej podniosło poziom paniki w domu. To było do niej niepodobne, przecież ona tak nigdy nie robiła. Właśnie te argumenty najbardziej zadziałały na policję, bo już tego samego wieczora rozpoczęły się poszukiwania dziewczyny. Oraz jej auta, bo ono również zaginęło. I gdyby udało się je odnaleźć, to mogło to cokolwiek podpowiedzieć y, śledczym. I tyle na początku udało ustalić się policji. Jej znajomi zgodnie zeznali, że Hej w szkole zachowywała się normalnie, nie zauważyli nic podejrzanego, co mogłoby podpowiedzieć im gdzie może znajdować się dziewczyna. Oprócz tego skontaktowano się z jej byłym chłopakiem, Adnanem, jednak ten powiedział im niewiele więcej. Natomiast z aktualnym chłopakiem nie mogli się skontaktować do godziny pierwszej czy też pierwszej trzydzieści w nocy. Do 9 lutego nikt nie wiedział, co stało się z Heiminli, no do czasu odnalezienia zwłok. Status sprawy automatycznie zmienił się z zaginięcia na morderstwo. A przed śledczymi stał tak no, duży znak zapytania, kto byłby odpowiedzialny za zabójstwo osiemnastolatki. Autopsja wykazała, że przyczyną zgonu było uduszenie, a dziewczyna nie żyła już od ponad miesiąca. Wstępnie założono, że śmierć nastąpiła między 14:20, kiedy skończyła lekcję, a 15:15. .15, kiedy zorientowano się, że Hejnie odebrała kuzyna z przedszkola, no, już wtedy nie było z nią kontaktu. Dziewczyna na pewno nie została zgwałcona przed śmiercią ani po niej, więc wykluczono motyw seksualny. Rozpoczęło się poszukiwanie potencjalnego sprawcy. Dość podejrzany wydał się śledczym mężczyzna, który odnalazł ciało. Po pierwsze, dlatego iż nieco plątał się w swoich zeznaniach, nie przeszedł testu na wykrywaczu kłamstw, ale to akurat nigdy nie jest brany jako dowód. Droga do jego domu. Z pracy, czy też na odwrót, samochodem zajmowała kilka minut. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie odczekał chwili, aby skorzystać z toalety na miejscu, czy też po prostu z, dlaczego nie skorzystał z niej wcześniej. I w Linkin Park znaleziono też puste butelki i puszki po alkoholu. Ten przyznał się, że często przejeżdżając tą drogą, wyrzucał przez okno puste butelki, puste puszki. Więc istniała możliwość, że, że znajdą na miejscu odnalezienia ciała przedmioty należące do niego. Tego dnia również pił piwo za kierownicą swojego wozu. No i ostatnia kwestia. Dlaczego wszedł aż tak głęboko w zarośla, skoro wokół było pusto? Dla wielu osób, które badają sprawę, ta kwestia jest dość zastanawiająca. Często słyszy się o tym, że morderca wraca na miejsce ukrycia zwłok, gdyż jest głęboko związany z tym miejscem. Przeżywa swojego rodzaju tak na nowo ekscytację, przypomina sobie uczucie, jakie towarzyszyło mu tamtego dnia. Dodatkowo odkrycie tak dobrze ukrytych zwłok również wydawało się dziwne. Mówi się, że czasami sprawcy sami podsuwają policji to, czego szukali, gdyż nie mogą doczekać się, aż ktoś odkryje ich makabryczne dzieło. Bawią się wtedy ze śledczymi w kotka i myszkę oraz hełpią się, kiedy mówi się o nich więcej i więcej w mediach, kiedy mówi o nich coraz więcej osób. Czy to właśnie na celu miało Alonso Sellers? Kiedy przebadano, kiedy pogrzebano w jego aktach, okazało się, że facet kilkakrotnie był już karany. I to taki bonus bo typ miało duży problem z publicznym obnażaniem się. W 1994 roku biegał po sąsiedztwie Nagi. Dwa lata później w samej bluzie, Adidasach i okularach przeciwsłonecznych, mm, samych, bez spodni. A niedługo przed zniknięciem, zabójstwem, Hej, Sellers obnażył się przed funkcjonariuszką policji. No na serio. Bardzo odważny typ. Policja miała go na oku, ale też nie miała żadnych poszlak, które łączyłyby go z. Z miejscem zdarzenia, z całą tą sprawą. Ani jednej rzeczy, dzięki której mogliby się mm, jakoś zaczepić, zaczepić jego. Tak też postanowili przeprowadzić małe śledztwo. Zaczęli sprawdzać najbliższe środowisko, w którym pojawiała się dziewczyna. Sprawdzono kolegów, przepytano ich i w sumie nikt nie zauważył, aby hej miała wroga w swoim otoczeniu. Nikomu raczej nie wchodziła w paradę i każdy wypowiadał się o niej pozytywnie. Ostatni dzień zrzucieli opisywali tak, jak ja zrobiłam to tu wcześniej. I z tego względu policja postanowiła sprawdzić aktualnego chłopaka dziewczyny, gdyż w dniu jej zaginięcia mieli oni problem, aby skontaktować się z nim przez cały dzień. Hey i Don poznali się w Lance Crafts. To taka sieć sklepów z okularami, gdzie można umówić się na badanie, na nasze optyk. Dziewczyna dopiero co rozstała się z Adnanem, czyli swoim byłym chłopakiem pochodzenia arabskiego. Don był jego przeciwieństwem. Był kilka lat starszy, o nieco bledszej cerze, niebieskich oczach, wysoki. Hej dużo pisała o nim w swoim pamiętniku. Był dla niej wymarzonym materiałem na chłopaka. I szybko wskoczyła z jednego związku w drugi. Traktowała go bardzo poważnie. Poznała do nas ze swoimi znajomymi, chodzili na podwójne randki, jednak wiecie, licealiści, 22-latek, no, czuł się zbyt poważny w ich towarzystwie i za bardzo nie złapali dobrego kontaktu. Jednak, kiedy zniknęła Hej, chłopak szukał wsparcia, i nie tylko wsparcia, nawiasem mówiąc, u jej koleżanki Debbie, tej, która widziała ją jako ostatnia. Debbie znała na komisariacie, że chłopak zadzwonił do niej w czasie śledztwa i rozmawiali przez blisko 7 godzin. Chłopak sam zastanawiał się, co mogło się stać z Hej, gdzie teraz jest i czy ktoś mógłby zrobić jej krzywdę. To było zanim odnaleziono zwłoki. Przyjaciółka chciała sprawdzić, jak bardzo zależało mu na Heymin Lee, ale w trakcie rozmowy wydawało jej się, że Don nieco z nią flirtuje. Ale potem, wiecie, wyparła to ze świadomości. No ale co tam właściwie z tym Donem? O jego relacji z Danatką wiadomo tyle, ile ona sama zapisała w swoim pamiętniku i ile on wyjaśnił śledczym. Faktycznie kilka osób wspominało, że Hej była w dniu zaginięcia umówiona ze swoim chłopakiem, i tak jak mówiłam, Don w tym dniu do około pierwszej w nocy był nieosiągalny. Podobno według jego współpracowników zachowywał się podejrzanie, a po zginięciu dziewczyny miał na ciele zadrapania. Później przesłuchiwany twierdził, że nabawił się ich podczas wiecie, remontowania swojego auta, cokolwiek. Według Alibi tego dnia pracował w Lens Crafters do godziny 18, a w swoim domu pojawił się godzinę później, I mimo iż koledzy z pracy. Powątpiewali, że mężczyzna miałby pracować tego dnia, gdyż on w środę nie pracował. Taki miał grafik. To jego wersję potwierdził menadżer sklepu. Tego dnia wyjątkowo miał znajdować się na drugim punkcie sklepu w Baltimore. Wszystko ładnie pięknie, by się wydawało. No właśnie, tu się pojawia jedno duże ale, które mogło tak naprawdę przesądzić nad losami tej całej sprawy. Otóż okazało się, że menadżerem Lance Crafters w tamtym czasie był nie kto inny jak matka Dona. I co zrobiła z tym faktem policja? No w sumie to nic. Nie wiem, czy nic nie mogli zrobić, czy też nie chcieli nic zrobić, ale po dziś dzień wiele osób twierdzi, że w jego przypadku można było podziałać więcej. Don natomiast jest w tej chwili... Mężem i ojcem, a sprawę podsumowuje słowami w stylu: I tak nic na mnie nie mają, więc jak mieliby podważyć moje słowa? Brzmi to trochę dziwnie, ale może on ma na myśli taką troszeczkę delikatniejszą wersję, wersję tych swoich słów. Może on po prostu nie potrafi dobrać jakichś odpowiednich słów do tej sytuacji, ale okej. Okay. I w sumie to śledczym chyba aż tak mocno nie zależało na tym, że pyton był winny. Dlaczego? Dlatego, że dostali anonimowy telefon, w którym rozmówca polecił przyżyć się bliżej yy, byłemu chłopakowi Hej, czyli Adnanowi. O parze mogę opowiedzieć Wam nieco więcej, więc usiądźcie sobie wygodnie i wsłuchajcie się w historię hey Min Lee i Adnana Sayeda. Jest ona nad wyraz niesamowita, gdyż jest to dwoje nastolatków z dwóch różnych kultur, dwóch różnych religii. I znaleźli się w jednym miejscu w Ameryce, też kompletnie różnej, ale otwartej na te wszelkie nowości. Byli takimi trochę Romeo i Julią w tamtym czasie. Pięknie. Jednak, mimo iż oni czuli się amerykańskimi nastolatkami, to niekoniecznie było tak z ich rodzinami, nie uprzedzając jednak faktów. Zacznijmy od Adnana. Kim był Adnan Masud Said? Chłopak pochodził z pakistańskiej wielodzietnej rodziny, ale urodził się już w Stanach Zjednoczonych i to tam był wychowywany od dziecka. Oczywiście cała jego rodzina wyznawała islam i była mocno nastawiona na dbanie o kulturę i religię, którą wyznawali. Adnan też, oczywiście, kiedy patrzyli rodzice. Kiedy nie mieli go na oku, Adnan troszkę rozrabiał, spotykał się z dziewczynami. Palił trawkę, pił alkohol, uprawiał seks. Ale jak zeznają jego koledzy, również muzułmanie, tak robili oni wszyscy. Adnan nie był ewenementem w tej sprawie. Mimo tych w sumie drobnych przewinień, no bo kto był nastolatkiem ten wie, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Mimo tego chłopak był bardzo lubiany, zarówno w gronie młodzieży, jak i dorosłych. Ba, wśród rówieśników Sajet był dość popularny, nie wiecie, taki super popularny, ale dość popularny. Miał całkiem dobre oceny, należał do drużyny biegaczy, był przystojny, wygadany, z bajerą i tym właśnie skradł serce hej. Oboje byli na tym samym roku, chociaż dotarłam do informacji, że dziewczyna urodziła się w 1980 roku, a ten rok później. Możliwe, że faktycznie tak było, gdyż często dzieci emigrantów, nie znając języka, którym posługuje się społeczeństwo w danym kraju, musi przez rok uczyć się tylko jego i jest tak jakby rok w plecy. To wydaje się bardzo logiczne, prawdopodobne, ale pewności nie ma. I tak. Znali się z zajęć, uczestniczyli w projekcie magnum, bodajże się nazywał, także mieli ścisłe grono wspólnych znajomych. Ogólnie szybko wpali sobie w oko. Hej w swoim pamiętniku zapisywała imię Adnan i rysowała wokół niego serduszka. Tych Adnanów na jednej stronie potrafiły być dziesiątki jak nie setki. No ewidentnie wpadła jak śliwka w kompot. Tym bardziej, że na balu młodzików to był taki balla juniorów i w USA lubią robić dużo takich e, imprez. Na tym balu Adnan został księciem balu. Jego księżniczką była tego wieczora Stefani i to imię też zapamiętajcie. Oj jak się, hej, łamało serce, że jej ukochany tańczy do jej ulubionej piosenki razem z inną dziewczyną. Opisała to zdarzenie w pamiętniku, gdzie przykry obrazek Szybko zamienił się w happy end. Otóż um, jej obiekt westchnień szybko zostawił Stefani i poprosił to właśnie ją do tańca, wiedząc jak ta lubi tę piosenkę. I to chyba w tym okresie zaczęli się spotykać, tak wiecie na poważnie. W ogóle Adnan na ten bal ją zaprosił. A no i co to był za związek? Tak naprawdę był bardzo nietypowy. Tak jak mówiłam wcześniej, oni pochodzili z totalnie innych kultur i światów. Dziewczyny? Jakie dziewczyny? Religia, modlitwa, nauka. Tyle Adnana miało obchodzić w tamtym momencie. Nie jakieś uganianie się za dziewczynami, do tego za takimi, które są innej wiary. Albo ślub, albo nic. Takie podejście miała jego matka. Bardzo pilnowała tego, jak prowadza się jej syn. Nie mógł chodzić na owe bale, jeździć sam na sam w aucie z kobietą. Matka. Podsłuchiwała jego rozmowy przez telefon i od razu chciałabym sprostować. Z tego opisu pani Sajet wychodzi na fanatyczkę, dla której liczą się tylko reguły religijne i przestrzeganie owych zasad, ale to nie tak do końca było. Adnan był jej ukochanym synem, tyle, że ona była tak wychowana i nie rozumiała amerykańskiego stylu bycia. Z wywiadów w ogóle ona do tej pory wydaje mi się, że tego nie rozumie. Rozumiecie już pewnie teraz, jaka. To była relacja między y, tą parą kochanków. O ile jeszcze Lee była to w stanie jakoś ominąć, o tyle Adnan nie chciał sprawiać przykrości swoim rodzicom. Tata coś tam rozumiał, domyślał się, no ale, tak jak mówiłam, jego mama, no niestety. Tu nie było gadania i żeby nie było. To nie była taka rodzina, jak to się często rozpowiada o innych religiach, że są ostre i bezkompromisowe, oni tam wszyscy się szanowali i właśnie przez tą zasadę Adnan wolał ukrywać się z jakąkolwiek informacją o posiadaniu dziewczyny. To samo zresztą w domu, hej, chłopak owszem, ale nie muzułmanin, nie jakiś pakistańczyk, najlepiej to Azjata, Koreańczyk, który już w ogóle super. No żeby był ładny, schludny i dobrze się uczył. Adnan często żartował sobie, że hej jest jego grzechem. I że przez nią pójdzie do piekła. Nie wiedział jednak wtedy, że te żarty dziewczyna weźmie sobie aż tak serio do serca, tak mocno do serca. Znów odwołanie do jej pamiętnika. Okropnie przeżywała dane sytuacje. Myślała o zerwaniu, żeby Arnan nie był przeciw swojej religii. Ogólnie bolało ją to, że nie mogą się normalnie spotykać czy odwiedzać. Ich spotkania odbywały się zazwyczaj na zewnątrz, to ze znajomymi, a to w aucie, w motelu. A Hej chciała posiedzieć sobie ze swoim chłopakiem, obejrzeć jakiś film, no ale sami rozumiecie. Arnanowi też zdawało się, że ona to wszystko rozumie, jednak były niewidoczne sygnały, że to nie jest dla niej. Bywały bezsensowne kłótnie i napady złości, darli ze sobą koty. Ogólnie ich relacja jest określana jako Love Hate Story yy, zrywanie i schodzenie się na nowo przeciągu trwania ich związku do takich sytuacji dochodziło bardzo często. To dziewczyna najczęściej zrywała z jej zapisków wynika, że nie potrafiła jednak przestać myśleć o swoim baby, jak go określała. Znajomi Lee o Adnanie mówią raczej takie normalne rzeczy. Owszem, bywał zazdrosny, pytał gdzie jest i z kim. Uh, on głównie był zazdrosny o jej przyjaciółki, a one o niego. I tak to chyba w związkach już jest. Chciałoby się przystać do swojej drugiej połówki i mieć ją tylko dla siebie. Schować, wiecie, do kieszonki w kurteczce i nosić cały czas przy swoim serduszku. Norma. Jednak ten związek miał swój definitywny koniec w grudniu przed świętami. Zakończyła go kolejny raz, hej, ale już nie chciała wrócić. Przyczyniła się do tego pewna sytuacja, która złamała jej sercem, cały ten pogląd na ich związek, ale też fakt, że w głowie pojawiał się coraz częściej inny pan, czyli Don, który po no, prostu nie mogła przestać o nim myśleć od momentu, gdy pierwszy raz zobaczyła go w pracy. Strzeliła ją strzała Amora. Ale to już wiecie, teraz o tym, co przeważyło szale, dlaczego dziewczyna zerwała z adnanem. Para udała się razem na bal seniorów. Nie jestem do końca pewna, czy mogę przełożyć to na naszą studniówkę, ale o to chodziło. Znacie ten motyw zapewne z amerykańskich filmów. Bal, króli, i królowa. Pącz. Bawili się wspaniale. Tańczyli ze sobą, ze znajomymi. Wiecie, jak wyglądają takie imprezy. Dobra muza, pełno odświętnie ubranych nastolatków... Jednak problem polegał na tym, że muzułmańscy chłopcy, a w ogóle muzułmańskie dzieci, nie mogły brać udziału w takich wydarzeniach. Adnan był tam pod przykrywką i, jak to zazwyczaj, przekorny los serwuje nam roller coaster niefortunnych zdarzeń. Tak też i tutaj wszystko je było. Pojawiła się matczyna intuicja, z którą swoją drogą nie ma żartów, a Zaraz za nią pojawili się rodzice chłopaka. No i co? No i wyciągnęli go z tego party, nawyrzucali mu, co on to nie wyprawia, a podobno w stronę hej padły słowa w stylu: zobacz, co ty robisz z naszym synem. Podobno. Adnan nie przejął się mocno tą sytuacją. Nawet żartował sobie zaraz po powrocie do domu ze swoim przyjacielem, że rodzice narobili mu siary. Inaczej na to jednak patrzyła hej. Z jakichś tam wspomnień wynika, iż dla niej to było zbyt wiele. Chciała być zadnanym, ale nie za wszelką cenę. Uważała że, uważała, że nie może stać mu na drodze w byciu dobrym muzułmaninem i dzielić jego dobrych relacji z rodziną. Po latach dorosły już mężczyzna wyznał, że on widział to całkowicie inaczej. Nie wiedział, że kwestia jego wiary stała się dla niej mm, czymś w rodzaju obsesji. On pochodził z takiej rodziny, ale zasad przestrzegał, gdy był pod okiem rodziców, tak już, jak już mówiłam. Kiedy ich nie było, robił wszystko to, co inni. Nawet jego bracia przyznają, że z nimi było podobnie. Oni czuli się amerykańskimi nastolatkami, co było coś, z czym obcowali na co dzień. Nie tylko to, jak wychowują cię rodzice, kształtuje Twoją osobowość, ale także otoczenie. Główny przykład tego, jak Arnold miał zasady głęboko w poważaniu jest tutaj taka historia, że podczas Ramadanu on często jadał na mieście, ale robił to tak, żeby jego rodzice się o tym nie dowiedzieli. A to już jest grzech. Nie wiem, dlaczego Hej tego nie zauważyła. Możliwe, że miała zwyczajnie dość ukrywania się. Poza tym kwestia nowego zauroczenia. Finalnie para rozstała się i każda poszła w swoją stronę. Dziewczyna szybko wskoczyła z jednego związku w drugi. To już Wam mówiłam. I tu na marginesie proszę Was o nieocenianie super drastycznie tej sytuacji. Tak czasem w życiu bywa. A co z Adnanem? Przyjął to podobno z pokorą. Nie nachodził, jej nie wyzwaniał, spotykał się z innymi dziewczynami, nie tylko w ogóle z Baltimore, ale też z innych miast. Jego koledzy żartują sobie nawet, że jest to słaby dowód, bo ukazuje chłopaka od takiej strony podrywacza, ale... Mm, to pokazuje właśnie, że on starał się iść do przodu i nie patrzeć na to, co było, mimo iż hej była jego pierwszą miłością. W ogóle oni mieli cały czas bardzo dobre relacje. Kolegowali się, wyświadczali sobie przysługi. Nie było podziału w grupie ze względu na to, że ktoś kogoś rzucił, i wyrzucania sobie tego, kto w tym wszystkim ma rację. Ba, tam nawet była kwestia jakichś prezentów gwiazdkowych. Miło? No, miło. Niemiło się zrobiło, gdy 1 marca 1999 roku Adnan został aresztowany. Całą historię znacie, mm, tą o zaginięciu hej, o odnalezieniu zwłok. Policja szybko zaczęła interesować się jego postacią, bo w sumie nie mieli nikogo innego, nikogo, kto mógłby mieć motyw. Znalazła się jedna osoba, która przedstawiła całkowicie inny wizerunek 17-latka. Jay Wild, przez jednych nazywany przyjacielem Adnana, chociaż ten sam tak go nie postrzegał, byli kolegami. Kolegami od zabijania czasu, imprezowania i palenia trawki. Ano, Jay był dealerem i nieważne jak poważnie brzmi ta funkcja, to raczej nie wchodziła w to kwestia ciężkich narkotyków. Raczej, ale plotki już były. Plotki były i dotarły też na policję, stąd też wiara wielu ludzi, że Wilds poszedł na jakąś ugodę, a z Adnana zrobiono kozła ofiarnego. Jeszcze tylko tak, abyście mieli więcej informacji, które ułatwią Wam poukładanie sobie logicznie tej historii. Kilka kwestii: Jay był już po szkole, starszy o kilka lat od Adnana czy Hej. Oni znali go z tego względu, iż ten sam był chłopakiem Stefani, o której wam opowiadałam. Czyli ich koleżanki z tego samego roku, z tego samego projektu. I ostatnie. W dniu zaginięcia hej i prawdopodobnie śmierci, Jay był bezrobotny, a potem po kilku tygodniach pracował w sklepie z kasetami VHS. Mówię Wam o tym, bo jest to yy, ważne w dalszej historii. Po kolei. Opowiem Wam teraz dzień z perspektywy Jaya. I uwierzcie, ta historia zmieniała się wielokrotnie. Fajnie jest to zobrazowane w programie Serial, gdzie cały pierwszy sezon jest poświęcony tylko i wyłącznie tej sprawie. Polecam Wam go serdecznie, gdyż zawiera on materiały z przesłuchań, wywiady ze świadkami, rodziną, przyjaciółmi, ale o tym opowiem Wam troszeczkę, opowiem Wam o tym później. Chodzi o to, że jeśli szukacie materiałów z przesłuchań, to tam one właśnie się znajdują. Historia zmienia się kilkukrotnie i ten Jay to tak trochę śmierdzi. Raz umniejsza swoją rolę, za chwilę coś dodaje. Kiedy pierwszy raz siadałam do tej sprawy i chciałam wam ją opowiedzieć, to chciałabym ją tak jakby nadopowiedzieć. Wiem, że nie ma takiego słowa, ale tak bardzo chciałam pokazać wam każdy jeden szczegół, że zniechęciłam się do niej i tak wisiała sobie w powietrzu od czterech miesięcy. Ale da się to ułożyć w taką jedną spójną cało, całość, że właściwie wiadomo o co chodzi. Jay twierdził, że Adnan to już od dłuższego czasu mówił o tym, że zabije hej. Tutaj cytaty, ale wybaczcie, troszkę muszę je ocenzurować. Z ust chłopaka miały padać słowa takie jak Zabiję tą sukę, ta dziwka musi umrzeć. Ogólnie podobno był bardzo agresywny i nie potrafił poradzić sobie z zerwaniem. Najbardziej zabolał go fakt, że Hej znalazła sobie szybko pocieszenie. Tak twierdził Jay. 13 stycznia chłopcy czy też mężczyźni spotkali się, gdyż Stefanie miała urodziny, a Jay nie miał dla niej prezentu. Dla Sayeda była to. O, o tyle ważna sprawa, iż on ze Stefanii się przyjaźnił i chciał, aby ten dzień był dla niej wyjątkowy. Podobno powiedziała mu, że liczy na swojego chłopaka, dlatego Adnan pojechał po niego i tu do końca nie jestem pewna, ale prawdopodobnie pojechali razem do galerii. Powiedział yy, tego dnia też Jayowi, że dziś zabije swoją ex. Miał plan. I tu dla mnie ogólnie yy, ciekawy i sprytny zbieg, bo aby Jay nie odpowiadał przed sądem za poważniejsze występki, które tutaj się zaraz pojawią, ciągle mówił e, słowa w stylu Adnan powiedział mi, że zrobimy to i to. Adnan kazał mi zrobić to i tamto. Po prostu umniejszał swoje zaangażowanie w sprawę. Plan polegał e, na tym, że Jay miał odwieźć Adnana do szkoły, zabrać jego samochód i komórkę, aby ten mógł mieć pretekst, żeby poprosić Hej o podwózkę. Według tych zeznań, Dziewczyna miała zostać zabita właśnie w swoim aucie. Potem Arnan miał zadzwonić po Jaya, aby przyjechał zapewnić mu alibi. No i tak, jesteśmy w momencie, kiedy Arnan dzwoni po Jaya na swoją komórkę. Chłopak znajduje się na parkingu Best Buy, czyli w miejscu oddalonym o jakieś 4 minuty drogi od liceum Woodlawn. Prosi kolega, aby po niego przyjechał. Tam później pokazuje mu ciało: hey, jest zafascynowany tym, że zabił dziewczynę gołymi rękoma. I Jay właściwie nie wie, co ma powiedzieć, jak zareagować i robi po prostu wszystko, co poprosi go Ednan. Wiezie go z powrotem do szkoły, aby ten poszedł na trening, zapewniając sobie w ten sposób alibi. Później razem zakupują ciało w Linkin Park. Wykopanie dołu zajmuje im około 20 do 25 minut i ich wkład jest tam podobny. Na koniec porzucają samochód dziewczyny i do... Do domu wracają autem Adnana. I teraz, jak o tym opowiadam, to wszystko wydaje się proste, całkiem wiarygodne. Jest jednak kilka kwestii, które leżą w całej tej opowieści. Miejsce zbrodni to, według zeznań Jaya, parking Best Buy. Miejsce, gdzie pojawia się wiele ludzi, miejsce publiczne, gdzie nie jesteś w stanie zapanować nad tym, czy ktoś za chwilę nie przejdzie obok ciebie, nie zauważy czegoś podejrzanego. W opisie pod filmikiem na YouTube i możliwe, że na grupie wrzucę Wam filmik, gdzie dziennikarz The Baltimore Sun wraca na potencjalne miejsce zbrodni. I tam możemy zobaczyć, jak wygląda cały ten obszar. Dla mnie to taki duży parking jak pod Tesco i może nawet jeśli Adnan faktycznie stanął z hej gdzieś na szarym jego końcu, Okej, okay, może wtedy nie byli widoczni w środku auta, ale przypominam, że o niej martwe ciało przeniósł z miejsca kierowcy. Wyciągnął na zewnątrz w biały dzień o godzinie 15, gdzie wiele ludzi wraca z pracy. W ogóle Zeznania Jana na nagraniach brzmią tak, jakby przesłuchujący go sami nakierowywali go na dany wątek, zadając wygodne sobie pytania. Dodatkowo w tle słychać jakby stukanie palca, i wielu twierdzi, że policjanci pokazywali mu na kartce, co ma powiedzieć, lub wskazywali jakieś miejsce, o którym miał wspomnieć. To jest bardzo ciekawe, przyznacie i możecie wsłuchać się w te nagrania. Polecam. Kolejną kwestią, e, która się nie klei, to czas. Zajęcia w szkole kończyły się o godzinie 14.15. Według lekarzy Hayes zmarła w okolicach godziny 14.35-36. Coś takiego. Dziewczyna po zajęciach widziana była jeszcze w kilku innych miejscach na terenie szkoły, także czas leci. Po ostatnim dzwonku w Woodlawn na parkingu robił się kocioł. Setki osób kończyło lekcje, a wiele z nich miało swoje własne auta. Nie dało się wsiąść do środka samochodu i wyjechać z parkingu. Znowu leci czas. Adnan miał mieć 20 minut, aby wyjść z klasy, wyjechać z parkingu razem z Hay, dojechać na parking Best Buy i tam ją udusić co też nie jest jakąś szybką i łatwą czynnością. Potem miał zadzwonić po Jaya i wrócić jak gdyby nigdy nic na zajęcia, które miał około godziny 15. Rozumiecie, on to wszystko według tych zeznań zrobił w jakieś 45 minut. Dodatkowo zostawił samochód ze zwłokami na parkingu i bez emocji poszedł na trening. Trochę brzmi to na coś niemożliwego, ale nawet w tym programie, o którym wam mówiłam, dziennikarka zrobiła test bodajże dwa razy, Raz jej się nie udało, raz dała radę, ale na totalnie wariackich papierach. Więc no tutaj jest taki jeden duży znak zapytania. Dlaczego zamiast przyjrzeć się Adnanowi, poobserwować podejrzanego, chłopak został już na następny dzień od zeznań Jaya aresztowany? Policja uważała, że mają bardzo silne dowody na winę chłopaka. Chociażby to, że Jay wiedział, gdzie znajduje się poszukiwany samochód. To stanowiło bardzo duży dowód na wiarygodność tej historii, bo. Baltimore jest duże, obszar wokół tego miasta też. Chłopak nie mógł od tak sobie strzelić, gdzie znajduje się pojazd. Natomiast odcisków i materiałów biologicznych Adnana z tego samochodu nie brano pod uwagę, gdyż on niejednokrotnie w tym aucie był, to auto prowadził. Nie dało się stwierdzić, czy w dniu zaginięcia Adnan był w środku. Na ciele Hej i Vicky Park nie znaleziono żadnych materiałów biologicznych. Ale była inna kwestia, która pomogła wskazaniu Adnana. Właściwie dwie. Zeznania Jennifer Pusateri, która potwierdziła opowieść Jaya. Cały haczyk polegał na tym, że ona nie brała udziału w tych wydarzeniach, ale kolega opowiedział jej tę historię i ona ją potwierdziła. No bo czemu nie? Druga rzecz to logowania telefonu Adnana do BTS-ów, tak po polskiemu. Jego telefon faktycznie znajdował się w okolicy nadajnika przy Leeking Park. Te logowania nie były jednak stuprocentowe. Telefony logują się do najbliższych wież, ale to nie działa tak samo jak GPS. Nie określa dokładnej lokalizacji. No i był to 99 rok. Pamiętajmy, że telefony w tamtych czasach to były typowe cegły, często z antenką, które gubiły zasięg. Mogły się logować do różnych yy, nadajników, ale okej. Okay. Telefon tego dnia miał przy sobie Jay. Dzwonił do niego, dzwonił z niego do Jen kilkakrotnie, co też jest dziwne, ale niespecjalnie wyjaśnione. Miały być to zwyczajne koleżeńskie pogaduchy. Niejasna jest też kwestia jednego telefonu: telefonu do dziewczyny, z którą spotykał się Adnan. Spotykanie to takie, wiecie, grubymi nićmi szyte, ale wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy zrozumiecie mnie w. Yy... Tak jak ja bym chciała, ale yy, tu chodzi o, po o połączenia przychodzące i wychodzące. Podobno tylko połączenia wychodzące są w stanie określić lokalizację, logując się do najbliższego BTS-u, a nie połączenia przychodzące. A to właśnie takie 2-30 sekundowe połączenia są zarejestrowane około godziny 19, gdzie telefon logował się właśnie przy Linkin Park. A dziewczyna jednak nie jest w stanie przypomnieć sobie, czy rozmawiała tego dnia z Adnanem, czy tylko nagrała się na jego pocztę. E, przypomina sobie sytuację, gdy rozmawiała z Adnanem i z Jayem. I oni byli wtedy w wypożyczalni, gdzie pracował Wilds. A przypominam, iż w momencie zaginięcia, hej, ten był bezrobotny, e, więc to było troszeczkę później niż właśnie tego mm, 13 stycznia. Jeśli jesteście ciekawi spisu yy, połączeń, to ja też go podlinkuję na dole, bo mam cały wykaz właśnie dzięki programowi Serial. I na tych dwóch rzeczach, czyli zeznaniach i logowaniach telefonu, pracowało oskarżenie. Nie było twardych dowodów na winę Adnana. Siedemnastolatek został skazany jednak w lutym 2000 roku na dożywocie i dodatkowe 30 lat gdzieś się tego doszukałam, ale to tak. Yy... Na pewno został skazany na dożywocie za zabójstwo pierwszego stopnia. Co ciekawe, jego pani adwokat Christina Guterres, też nie jestem pewna, czy wymawiam to nazwisko dobrze, przepraszam. Ona obrała ciekawą formę obrony chłopaka. Przede wszystkim miał on nie zeznawać w swoim procesie. Państwo Sayed myśleli, że zatrudniają dobrego prawnika. Jednak z czasem okazało się, że Krystyna miała prywatne problemy i wiele jej klientów nie było w tym czasie zadowolonych z usług kobiety. Zresztą ona niedługo później, po skazaniu Annana, zmarła na atak serca. Problem polegał też na tym, że chłopak w momencie składania wyjaśnień nie pamiętał, co robił tamtego dnia. Bo był to dla niego dzień jak co nic specjalnego. Pomyślcie. Czy pamiętacie co robiliście o godzinie 14:36 tygodni temu? Teraz, w tej chwili. I dajcie znać w komentarzach. Arnold zaczął odwoływać się od wyroku już w 2003 roku, ale bez większych skutków. Potem znów w 2010, gdzie pojawiła się wzmęka o alibi, które nie zostało wcześniej użyte, ale o tym za chwilę. Mimo wyroku chłopak, teraz już mężczyzna, przez cały ten czas ma wokół siebie życzliwych ludzi. Najbardziej walczy o niego rabia siostra jego przyjaciela. Dziewczyna sama jest prawniczką i od 20 lat ciągle bada akta i doszukuje się uchybień, dzięki którym można byłoby doprowadzić do kolejnego procesu. Ona, jak i wielu przyjaciół, nie wierzy w winę swojego kolegi. Twierdzą, że został skazany na podstawie jedynie poszlak, no bo tak było. Dodatkowo jedno, jedna sprawa nie została nigdy poruszona podczas pierwszego procesu. Świadek Asia McClain, teraz Chapman, nie zgodziła się jednak na zeznania w 2010 roku. Wszystko ruszyło w 2014 za sprawą Sary Koenig. I całego jej teamu, z którym skontaktowała się Rabia. To wtedy został opublikowany program Serial, o którym Wam wspominałam. I teraz powiem nieco więcej. Podcast ten może przypominać wielu naszą polską wersję Śledztwo Pisma. Przez rok Sara Kenick badała wszelkie aspekty sprawy Heimin Lee i Adnana Sayeda. Kontaktowała się z ludźmi, którzy już dawno wyjechali, zapomnieli o sprawie, żyją swoim życiem. Sprawdziła na przykład, tak jak Wam opowiadałam, czy czas dojazdu na potencjalne miejsce zabójstwa jest realny. Przesłuchała materiały z przesłuchań Jay'a, innych świadków, w ogóle tych świadków um, przepytywała, tych, którzy zeznawali w procesie, aby odnieśli się do swoich zeznań, bo oni w tej chwili nie pamiętają dokładnie, co powiedzieli i wierzą w winę Adnana, a tak naprawdę okazuje się, że go tam trochę bronili. Na przykład podnoszone były zeznania nauczycielki angielskiego, która stawiła się na policji po zatrzymaniu chłopaka, i na sali rozpraw podkreślano jej słowa, że Annan miał ciemną stronę. Jak wyjaśniła w programie po latach, wszystkie dzieciaki miały takie podejście, jeśli chodzi o poezję. Wszystkie przeżywały nastoletni bunt, i jeśli chodziło o jej wypowiedź, została ona nadinterpretowana. Jednak najważniejsze. Sara finalnie dotarła do A.G. McLean. I tu zaczyna się cały roller coaster wydarzeń. Wróćmy do 1999 roku. Po zatrzymaniu Adnana, siedząc w areszcie, dostał list. Jeden, potem drugi. Był to list od tej właśnie dziewczyny. Jego równolatka, bo chodzili razem do szkoły. Dziewczyna twierdziła, że tego dnia, gdy zaginęła hej, ona osobiście spotkała Adnana po lekcjach w bibliotece Woodlawn. Faktycznie chłopak często spędzał tam czas, sprawdzając maile w przerwie między szkołą a treningiem. Ejzia pamięta ten dzień bardzo dobrze, gdyż właśnie wtedy padał pierwszy większy śnik w tamtym czasie, i przez to zajęcia w kolejnych dniach zostały odwołane. Dziewczyna siedziała w bibliotece od kilku godzin, a kiedy skończyły się lekcje o 14:15, czekała na swojego chłopaka. Zazwyczaj odbierał ją z przedszkoły bądź właśnie z biblioteki. Jednak ten tego dnia się spóźnił. Zauważyła Adnana siedzącego przy komputerze i um, zwyczajnie do niego zagadała, bo wiedziała, że tam zerwał z Hej i tak dalej. Nie znali się za dobrze, ale kojarzyli. Asia wspomina po latach, że nie pamięta do końca o czym dokładnie rozmawiali, ale właśnie Enan wspominał o zerwaniu z dziewczyną. Nie był sfrustrowany, tylko zwyczajnie smutny. Ale na takiej zasadzie no trudno, stało się, co się stało, życzę jej szczęścia. No i to 20 lat temu MacLean była zaskoczona, że Sayed nie wspomniał o tym swojemu prawnikowi. Powiedziała, że jest gotowa potwierdzić jego alibi i jej chłopak też, gdyż kiedy zobaczył, jak para rozmawiała w bibliotece, zrobił jej małą scenę zazdrości, więc stwierdziła, że pewnie, ją pewnie go pamięta. Ale nigdy w procesie Adnana nie zeznała. Ba. Podczas jednego z nich prokurator powiedział, iż Asia wycofała się ze wszystkich zeznań i powiedziała, że została do nich zmuszona przez rodzinę chłopaka. Jeśli chcecie, możemy o tym podyskutować w komentarzach. Nie będę się teraz nad tym rozwodzić, bo jeszcze troszkę informacji przed nami. I teraz przeskok do 2013 roku, kiedy to już Asia Chapman, dorosła kobieta, kiedy to twórcy programu Serial próbowali się z nią skontaktować, to ta nie chciała z nimi rozmawiać. Jej facet powiedział, że Ernam jest winny, bo siedzi w więzieniu, i oni nie mają na ten temat nic więcej do powiedzenia. Dopiero mail od y, y, Sary sprawił, że Asia do niej zadzwoniła. Asia wyznała, że nikt nigdy nie skontaktował się z nią, aby zeznawać na korzyść Annana. Do dziś pamięta ten dzień, może troszkę gorzej niż wtedy. I wywiad z kobietą z 2016 roku również linkuje pod filmikiem. Ogólnie w tej sprawie jest od groma źródeł i te ważniejsze, czyli filmiki, Wam podpiszę. Ona stwierdziła, że skoro Ernan został skazany, to najprawdopodobniej sąd udowodnił mu jego winę. Kiedy dowiedziała się, że nie było żadnych materialnych dowodów, była w szoku i dlatego postanowiła pomóc. Dzięki temu nowi prawnicy mężczyzny wnieśli wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy, wyciągano takie argumenty jak nieuwzględnienie odpowiednich dowodów w sprawie, Zaniedbania pierwszego adwokata mężczyzny. I tu aż 40-chyba minutowe nagranie pojawiło się na YouTubie I jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się wszystkich szczegółów, jakie poruszono, to materiał po angielsku znów znajdziecie w opisie. Słuchajcie, aż dwa różne sądy stwierdziły, że niedopatrzenia w procesie Adnana i Nowi Świadkowie są argumentem do tego, aby proces odbył się ponownie. To dało w tamtym momencie 35-letniemu mężczyźnie taką, wiecie, furtkę. Teraz już prawie 40-letniemu, ale... Możliwość na normalne życie. W więzieniu się w jakiś tam sposób odnalazł, jest spokojny, pracuje bodajże na kuchni. Nie szuka sobie wrogów, jednak jego młodzieńcze lata są już daleko w tyle. I wiecie co? Rozpatrzenia trwały latami. Mm. Zaakceptowane przez dwa sądy do ponownego przeprowadzenia rozprawy. Jednak w listopadzie 2019 roku Sąd Najwyższy w Maryland odrzucił apelację Adnana. To przerażające, to ogromna niesprawiedliwość. Sposób, w jaki zostało to rozegrane, jest obrzydliwy. Tak skomentował całą sytuację Justin Brown, adwokat Adnana Sayeda. Niestety nie mam żadnych nowych informacji na temat tej sprawy, co jakiś czas ją tam śledzę. Jeśli cokolwiek znów się ruszy, to mam nadzieję, że będziemy obserwować to razem. Wiem jedynie, że Jay coś tam gdzieś tam przebąkiwał, że on to tak w sumie do końca nie zeznawał w ten sposób. Ciekawe. Nie wiem nawet, jak to skomentować. Ja nie wiem w ogóle w co wierzyć. Istnieją dla mnie trzy wersje, które są bardzo prawdopodobne. Przedstawię Wam je pokrótce, a potem dorzucę jeszcze teorie spiskowe. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną jeszcze z jakieś 5 minut. Mam nadzieję. W Pierwszą nie ma co się za bardzo wgłębiać. Przedstawiłam Wam ją w całym tym odcinku. Jest to opcja, że faktycznie Ernen udusi, e, udusił hej i kazał Jayowi zapewnić mu alibi. Kto wie, może mężczyzna przez tyle lat przebywania w więzieniu ułożył sobie historię, która mu odpowiadała i którą wcisnął wszystkim, robiąc z siebie ofiarę. Nie mówię, że tak jest, mogło tak być. Albo Ernen udusił hej, albo Jay był w to zaangażowany. O wszystkim wiedział i wcale nie było tak, jak on mówił, że. Umniejszał swój udział. 50-50, zrobili to razem. Ale co z Asią w tych dwóch wypadkach? Może pomyliła ładni, kto wie. Druga opcja, tu trochę was zaskoczę, tak mi się wydaje. Wiele osób uważa, że Jay i Jennifer zamordowali hej razem. Lee miałaby niby dowiedzieć się o tym, że Jay zdradza swoją dziewczynę z Jen. Ci nie chcieli, aby to wszystko wyszło na wierzch, na jaw łączył ich zwyczajnie tylko seks, a Wilds nadal chciałby ze Stefani. Najprostszą drogą było pozbycie się koleżanki. Dodatkowo o powiązaniu Jennifer z tą sprawą świadczyć mogłyby bilingi z telefonu Adnana, który miał mieć tego dnia Jay. Było tam wiele połączeń z półsaterii, najwięcej w okolicach 19 i 20, gdy telefon log logował się przy Linkin Park. Trzecia teoria to, że Jay zabił Hayes z tego względu, iż ta chciała iść i donieść na niego na policję, że ten sprzedaje narkotyki. Jak tłumaczył sam Jay nie był dealerem, więc ten powód jest bzdurny, a handlowanie marihuaną nie było dla niego aż tak dużym przestępstwem, żeby kogoś zabijać. I to są opcje, do których ja się przychylam. Wydają się bardzo prawdopodobne. Ten dziwny trójkąt. Wydaje się mieć jakieś powiązanie ze sprawą trójkąt, czyli NJ i Jennifer. Naprawdę słuchając chociażby całego programu Serial, mam tak mieszane uczucia, słuchając wypowiedzi jedna, miałam wrażenie, że no kurczę, jak tak sympatyczny facet mógłby zabić swoją dziewczynę, a potem niektóre z poszlakowych dowodów odwracały moje podejście. I tak w kółko. Dlatego polecam wam. Mm, Serial, właśnie podcast na Apple Podcast czy na Spotify. Jest jeszcze program HBO, The Case Against Arnold Side, czy coś takiego. A Rabia napisała książkę na ten temat, Rabia, czyli ta koleżanka prawniczka. Tak tylko na marginesie tutaj Wam o tym wspominam. I przechodzimy do czwartej teorii. Czwarta teoria to Ronald Lee Moore. Mężczyzna, który w 1999 roku, czyli w tym samym, w którym zamordowana została Hay, zamordował inną młodą dziewczynę z Baltimore. Zaczęto podejrzewać, że mógł mieć związek też właśnie z zamordowaniem Lee. Nigdy jednak tego nie udowodniono i już tego raczej nie uda się zrobić, gdyż Ronald popełnił samobójstwo w więzieniu w 2012 roku. Teoria numer 5 to kolejny morderca, który w 1998 roku zamordował dziewczynę o nazwisku Jada Lambert. Teoria brzmi tak, że um, Roy mieszkał niedaleko przedszkola kuzyna Lee, miał spotkać ją na parkingu czy przy jakimś tam sklepie i właśnie tam ją zaatakować. Skazany w 2004 roku za to pierwsze zabójstwo, nigdy nie został jednak połączony z hej, gdyż Jada została odnaleziona, rozebrana i zgwałcona. A tu w przypadku Lee nie było o tym mowy. Ostatnia teoria, jej nie muszę mocno opisywać, gdyż już ją znacie z początku odcinka pan S, czyli um, Alonso Sellers, facet, który odnalazł swój ciało dziewczyny. Wciąż wracają pytania, dlaczego wszedł tak głęboko do lasu? Dlaczego nie pojechał dalej? Jak zauważył czarne włosy lis pod sterty liści i ziemi. Przyznacie, że to całkiem ciekawe, ale z tego co wiem, dalej żyje spokojnym życiem i nikomu nie zagraża. I tak. To koniec. Koniec teorii spiskowych, koniec tej historii. Zastanawiam się, co wy myślicie o tej sprawie. Może macie jakieś swoje podejrzenia, albo nie wiem, może w 100% wierzycie w winę Sayeda. Zachęcam Was do dyskusji, bo uwierzcie serio. Kiedy zakładałam ten kanał, to z, zakładałam go z myślą, że opowiem Wam o tej historii. Ona wywarła na mnie naprawdę duże wrażenie i z chęcią poznam Wasze teorie. Może wpadniecie na coś innego. Pamiętajcie, w y, opisie jest również link do grupy. Tam dodam, myślę, że dodam zdjęcia y, ze sprawy. Jeśli znacie sprawy w ogóle mało popularne, a według Was interesujące, to podsyłajcie mnie w komentarzach lub w wiadomości prywatnej. Ja sobie robię taką małą listę i kiedy przyjdzie czas, y, to się za nie wezmę. I w ogóle ja wiem, że na polskim kanale jest już historia o morderstwie Hey, ale stwierdziłam, że chcę ją opowiedzieć po mojemu i mam nadzieję, że Wam się to podobało. I w ogóle tak na sam koniec stwierdziłam, że zakończę to troszeczkę przyjemniej. Chciałam w ogóle polecić Wam serial na Netflixie, który nazywa się Marcella. Pisze się Marcella bodajże, w ogóle bodajże tak się to mówi, bo to... In, inaczej się pisze, inaczej się mówi i czasami się robią problemy. E, na początku podchodziłam do tego serialu sceptycznie, ale pierwszy sezon to prawdziwy rozpierdziel. Myślisz, że rozgryzłeś zagadkę, a tu bum! Kolejny wątek i jesteś w szoku. Może W11 Wydział Śledczy to to nie jest, ale też trzyma w jakimś tam napięciu. A teraz życzę Wam, kochani, miłego dnia. Spokojnego wieczora, fajnego tygodnia, trzymajcie się ciepło, pa. pa.